Okej. No i tak właściwie zaczyna się każdy wypad w góry. W tym wypadku na parkingu w Krościenku nad Dunajcem. A z niego zaczyna się większość wypadów w sąsiadujące po drugiej stronie właściwie ronda, czy też ulicy Pieniny lub po tej stronie Gorce, w którym my dzisiaj się wybieramy, bo idziemy na... Lubań! Za kościołem, skręcając w pierwszą uliczkę w prawo, kierujemy się czerwonym szlakiem, który za chwileczkę znów skręca w prawo w uliczkę o całkiem oczywistej nazwie, czyli Lubań. Na razie trasa wiedzie bardzo przyjemnym asfaltem i wciąż wzdłuż czerwonego szlaku, którym będziemy się na samą wieżę widokową na Lubaniu kierować.
No, zasłużony posiłeczek, my schodzimy na dół, żegnamy piękne widoki na Tatry. Bardzo Wam dziękujemy za oglądanie. Tyle od nas na dziś. No i my uzupełniamy kalorie. Oj, jak moja żona zrobi bułeczki. Ajajajajajajaj. No, w dzisiejszym zestawieniu to chyba tylko konia brakuje. No to jest zarazem plus, że mamy piękne widoki, szeroką, łatwą w podejściu drogę. No w trampkach może nie, ale w takich zwykłych, leciutkich butach górskich spokojnie da się to obejść. No ale też są minusy tego, że mamy szeroką i przyjemną drogę. W zasadzie, no ruchu może nie było dzisiaj dużego, mimo pięknej pogody. No ale to, że trafiają tutaj wszyscy, a właściwie wszystkie sprzęty, od samochodu przez rowery, po krosy, kłady, inne cuda, no to dla niektórych może być rzeczywiście problem. No to statystyki, proszę bardzo. Jesteśmy w punkcie wyjścia, jakby nie było. Czas. 5,5, no zcięliśmy, ale to jest bez zatrzymywania razem z wieżą, więc ucharataliśmy jakieś 1,5 godziny z przewodnika. Dystans 19 km i prawie 800 metrów. No i 29 000 kroków.